problem z koślawymi kolanami, czyli coś takiego. Skąd to się bierze, jak to można wyleczyć, jakie ćwiczenia będą tutaj pomocne? Schorzenie to często dotyka kobiet z racji tego, że mają szersze biodra i noga automatycznie trochę inaczej się układa. I wszystkie osoby, które mają pracę siedzącą, które spędzają dużo czasu w pozycji siedzącej, są na koślawienie kolan bardziej narażone, bo mają słabsze pośladki. Mięsień pośladkowy w trakcie siedzenia się rozciąga i słabnie, tak jak każdy materiał, który się nadmiernie rozciąga. Teraz, jeżeli koślawienie jest zaawansowane, to już nawet stojąc widzimy to koślawienie. Ale u wielu osób koślawienie będzie widoczne na przykład w trakcie schodzenia do przysiadu. Że tutaj im jesteśmy niżej, gdzie właśnie mocniej muszą pracować pośladki, kolana zaczynają uciekać do środka. To jeżeli jesteśmy na dwóch nogach. Jak staniemy sobie na jednej nodze, będzie się robiło to. To jest ten sam mechanizm. I teraz jaki to ma wpływ na kolano i otaczające je tkanki? Zewnętrzna część uda, zewnętrzna część golenia, one się będą robiły nadmiernie napięte. Wewnętrzna część uda, głowa przyśrodkowa czworobocznego, ona będzie słabła, czyli to trzeba rozmasować, rozluźnić, tą część wzmocnić, żeby ta noga naprostowała się. Ale nie możemy zatrzymać się tylko na kolanie, bo to będzie działanie objawowe, miejscowe. Problem leży wyżej. Biodro, to co się dzieje na biodrze, ma wpływ na kolano, czyli właśnie ten związek ze słabym pośladkiem. I teraz to, co logicznie przychodzi na myśl, to jeżeli mamy za mocną rotację wewnętrzną tymi koślawymi kolanami, no to musimy wzmocnić rotatory zewnętrzne, czyli mięsień pośladkowy średni przede wszystkim. Ale musimy pamiętać, że główną funkcją pośladka, pośladek jest najsilniejszy w wyproście biodra, tak? Nie w rotacji zewnętrznej, wyprost biodra jest najsilniejszy. Czyli nie możemy zająć się tylko pośladkowym średnim mięśniem, wzmacniając rotację zewnętrzną, ale przede wszystkim musimy pracować nad wyprostem w biodrze, czyli tym ruchem. Czyli na przykład martwy ciąg, bum, czyli na przykład przysiad, martwy ciąg na jednej nodze. No i czy to jest wszystko, jeżeli chodzi o koślawienie kolan, tak? W sensie, czy dotarliśmy do źródła problemu? Otóż nie do końca. U bardzo wielu osób koślawienie kolan zaczyna się jeszcze wyżej, tu na odcinku piersiowym. Praca siedząca, znowu ta praca siedząca. Praca siedząca bardzo nam usztywnia kręgosłup. Garbimy się, on traci możliwość zgięcia wyprostu, tracimy rotację na kręgosłupie. I jeżeli właśnie tracimy rotację, a cały dzień przecież się przemieszczamy, to brak tej rotacji tu wysoko będzie musiał być gdzieś kompensowany na dole. I bardzo często przyczyną właśnie koślawiających kolan albo właśnie rotowanych za mocno na zewnątrz w ten sposób jest brak wystarczającej rotacji na odcinku piersiowym. Tak? Czyli przede wszystkim wzmacniamy wyprost, wzmacniamy rotację zewnętrzną i patrzymy, czy na odcinku piersiowym kręgosłupa są ok zachowane rotacje. I pokażę Wam teraz jedno ćwiczenie, w którym przećwiczy się sobie jednocześnie i rotację, i wyprost, czyli wzmocnienie pośladka. Do ćwiczenia potrzebujecie gumę oporową, no i jakiegoś miejsca, żeby tą gumę przyczepić. Zacząć proponuję z taką cieńszą gumą jak ta, ale docelowo na pewno można brać grubsze. Pozycja wyjściowa. Pozycja zakroczno-wykroczna, czyli jak jest prawa noga z przodu, prawy bark ma być z tyłu. I teraz będziecie robili krok do przodu, lewa noga będzie szła do przodu, ale mocno do tego macie używać prawej nogi. Czyli ja na tą prawą nogę dociążam ciężarem ciała, staram się dopiąć udo i pośladek i wykonuję krok do przodu poprzez lekko napięty brzuch i poprzez skręt na barkach. Tak? Czyli zobaczcie, jest dociążenie, hops i kontrolowanie do tyłu wracam. Pach. Bardzo dobry ruch, jeżeli chodzi o po pierwsze
właśnie wzmocnienie pośladka. Po paru takich krokach powinniście już czuć mocno pracujący pośladek. Jeżeli go nie czujecie, to ten pośladek jest do wzmocnienia, do zaktywowania. I druga rzecz, bardzo mocna praca skosów brzucha, czyli właśnie poprawiamy rotację jednocześnie z pośladkiem, plus pracujemy jeszcze po skosie, czyli właśnie tak, jak nasze ciało jest stworzone do funkcjonowania do ruchu w poskosie. Błędy, jakie można popełniać, to brak rotacji na odcinku piersiowym i wypychanie z samej ręki. Tak? To będzie bardzo częste u osób, tak? Czyli pcha ręka i tak jakby za tą ręką się wtaczamy, plus brak odepchnięcia z tej prawej nogi, czyli jakby przenoszę lewą nogę do przodu, zamiast odepchnąć się z nogi prawej. I pamiętajcie, że ja chcę się poruszać do przodu, nie na skosy, tak? Nie gdzieś tutaj, ja się chcę poruszać docelowo do przodu. Świetne ćwiczenie na rozgrzewkę, świetne ćwiczenie jako akcesoria na koniec. Ćwiczcie. Jeżeli materiał Ci się podobał, udostępnij go, wyślij znajomemu, któremu może być ten materiał przydatny. Subskrybuj mój kanał i do zobaczenia wkrótce.